Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym takim wersetem z Apokalipsy rozpocząć 21:5. Oto ja stwarzam wszystko nowe. I wierzę, że każdy z nas, kochani, kto wytrwa przez 8 tygodni, może być ciężko, zobaczy siebie nowego. Ponieważ Bóg jest wierny swoim słowom i Bóg chce nas ciągle na nowo stwarzać. Oczywiście lepszymi. Oczywiście szczęśliwszymi, poruszającymi się w mocy Boga i takimi, jakimi On nas chce widzieć, a nie my siebie. A On nas zawsze chce widzieć lepiej niż my siebie. Więc zachęcam do 8 trudnych tygodni. One będą szczególnie utrudnione, bo ja tutaj będę. Ja troszkę jestem upierdliwy zawsze, jak coś głoszę, więc może być Wam ciężko. Ale do odważnych świat należy. Teraz wszyscy powiedzą to my, a na końcu się okaże, nie? Na końcu się okaże, kto dotrwał do końca. Ten będzie zbawiony, tak mówię. Ale to nie chodziło o koniec seminarium. Ja sobie to naciągam teraz do tej rzeczywistości. Chciałbym się przedstawić, więc jak jestem Witek, mam żonę, czwórkę dzieci. Za niedługo będziemy mieli właśnie naszą 13. rocznicę ślubu z moją żoną. Nasze dzieci są w wieku 12, 10, 8 i rok i 5 miesięcy. Dokładnie dzisiaj ma Samuel rok i 5 miesięcy. Przyjeżdżamy do Was z Otwocka. To takie miasto, takie małe miasto koło Warszawy. Pochodzę w ogóle z Bytomia z moją żoną. Głosimy Ewangelię od 10 lat na misji, czyli wyjechaliśmy 10 lat temu. Jutro będzie właśnie 10. rocznica, kiedy opuściliśmy swoje rodzinne domy, zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy i spróbowaliśmy skorzystać z tej Ewangelii, która dzisiaj była. Jak to mówi Pan Jezus, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę schować. Więc my jesteśmy rodziną, która, no nic, to skłamałbym, bo i mam ubranie, które dostaję. Mamy samochód, co prawda 12-letni, modlę się już o jakiś upgrade do nowszego i dwa laptopy, tak zawsze śmieję, to jest to, co posiadamy z rzeczy materialnych. Nie mamy żadnego domu, nie mamy mieszkania. Niedawno modliłem się o dom na wzgórzu, tak powiedziałem, Panie Boże, chciałbym tak spędzić trochę czasu, mówię tak, że wychodzę z domu i widzę góry. I to było tak parę miesięcy temu, chwilę później dzwoni do mnie ojciec Wiktor, nie wiem, czy znacie. Taki w brązowym takim stroju, z takim białym sznurkiem. Tak. Dzwoni do mnie i mówi, że chce zaprosić naszą rodzinę do Rzeszowa. To też takie miasto w Polsce, kojarzycie. I że chce, żebyśmy przyjechali na 8 tygodni. I mówi, że tak znajomi ze wspólnoty chcą nam na ten czas pożyczyć swój dom. Taki na wzgórzu, z widokiem na, nie na morze, tylko na góry. No i właśnie tam mieszkamy od wczoraj. Więc Bóg spełnia najskrytsze marzenia naszych serc. Najskrytsze marzenia. To chciałbym się Wam bardziej przedstawić. To tak tytułem wstępu. Z zawodu jestem nie teologiem. Nawet jednej klasy teologii nie skończyłem. Nawet nie zacząłem. Ale, bo można zacząć i skończyć. I jestem perkusistą. No i teraz, żeby Wam to przybliżyć bardziej, to wchodzi facet do sklepu z mózgami. Mózg kojarzycie, nie? To co tutaj być powinno. Nie wszyscy mamy, ale czy mają w świecie, jak widać, ale tu być powinno. Wchodzi do sklepu z mózgami, patrzy sobie na wystawie w formalince takie 3 różowe mózgi. Kojarzycie, nie? Te mózgi mają w formalince. Tak patrzy sobie cenę na tych mózgów, cenę mózgów, patrzy, pierwszy kosztuje $10, drugi 1000, a trzeci 100 tysięcy. No i tak mówi, no zaraz. Czemu taka różnica w cenach tych mózgów, nie? Tak samo wyglądają. Do tego sklepikarza idziemy, mówię, proszę pana, dlaczego taka różnica w cenach tych mózgów? No wie pan, mówi, zależy, który do kogo należał. No to ten za dychę do kogo? Mówi, no do Einsteina. No a ten za 1000? No do jakiegoś polityka. No a ten za 100 tysięcy? Mówi, no do perkusisty. No a czemu taki drogi? No bo nie używamy. No. Więc chciałem się usprawiedliwić na początku. Wszystko, co tutaj powiem, może być użyte przeciwko mnie. Wiem. Dlatego ja się już na początku usprawiedliwiłem. Dobrze? Żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. I to może być oczywiście trudne. To mi się takie rekolekcje przypominają. W Krakowie prowadziłem seminarium wiary. I jest potem koniec po tych 8 tygodniach. Wiecie, to tam trwa.
No i taki jest czas, że można się podzielić, czy ktoś czegoś doświadczył, nie? I wychodzi osoba numer jeden z ławki i ona mówi tak, że no nie przez przez pierwsze trzy spotkania to ten Witek mnie wkurzał. Nie? No, pierwsze co mówi to, że Witek ją wkurzał. No świetne rekolekcje przeżyła, nie? Dobra, wychodzi druga osoba i mówi, no on mnie przez dwa dni wkurzał. Pierwsze dwa spotkania to nie mogłam go znieść, nie? Trzecia osoba, jakiś facet wychodzi, no mnie też przez trzy spotkania. No ale mówię, na szczęście jest 8, więc wiecie tam, no, potem już widocznie mnie zaakceptowali, no trudno. Żona mnie 13 lat akceptuje. Z trudem, ale akceptuje. No i słuchajcie, i to się tam potem skończyło, potem takie tam jakieś luźne spotkanie i już jest po wszystkim, absolutnie mam jechać do domu. I jakaś jedna dziewczyna spotyka mnie z tego seminarium jeszcze, gdzieś tam z kimś rozmawiała. Witek, a czy podchodził do ciebie ktoś, kogo nie wkurzałeś tylko przez 3 dni? Ja mówię, no nie. I nagle zjarzyłem, o co chodzi, bo właśnie chciała powiedzieć, że ona jest pierwsza. Więc ją wkurzałem przez wszystkie 8 spotkań. Ale powiedziała, coś w tym było i to coś kazało mi przychodzić i jestem do końca. Dzisiaj ta osoba jest głoszącą osobą w tamtej wspólnocie, nie? Więc słuchajcie, to też się chciałem usprawiedliwić. Jak będę was wkurzał, to dobry kierunek się okazuje. To całkiem jest nieźle. Dobrze? Teraz co jeszcze powinienem wam powiedzieć? Dlaczego ja głoszę Ewangelię jako taki niedouczony człowiek? Bo miałem kiedyś 15 lat. Było dawno, dawno temu, nie? Teraz mam 37, można obliczyć. I pewien ksiądz z mojej parafii zrobił mnie w konia. To był też brązowy strój, tylko to byli kapucyni. Ja z Bytomia chłopak jestem. I mi mówi, słuchaj, Witek, jest fajny wyjazd latem w góry na 2 tygodnie. Z wyżywieniem ze wszystkim mówi, będzie, mówi, śpiew, gitary, fajne dziewczyny i wszystko za 100. No, góry, śpiew, fajne dziewczyny. Tu ja się najbardziej skupiłem na tym punkcie. No i za 100 też mi się podobało, że było tanie, nie? I ja mówię, no to jadę. Super. Tylko nie powiedział mi jednego szczegółu, że to będą rekolekcje, nie? Na miejscu się troszkę zdziwiłem. Ja byłem taki koleś raczej, który za bardzo nie pasował do słowa rekolekcje. Ale tam na tych rekolekcjach poznałem ludzi, którzy mnie zaskoczyli swoją postawą. Pierwszy raz w życiu. Czyli do tej pory nikt mnie nie zaskoczył. Nie? I tu się po raz pierwszy zdarzyli ludzie, którzy mnie zaskoczyli. To czym? Że oni byli autentyczni. Jak ich coś mi się nie podobało, to mówili. Jak coś źle zrobiłem, to nie mówili mi ty gamoniu, to tam inne jakieś słowa, tylko mówili, Witek, skrzywdziłeś mnie tymi słowami albo tym czynem, wybaczam ci w imię Jezusa Chrystusa. No byli trochę dziwni, myślałem, że to kosmici, ale zaczęło mi to imponować. I tak sobie tam, wiecie, 2 tygodnie, no to tak, wiecie, tata mnie przywiózł, pojechał i zostałem tam sam w tych górach, teraz co miałem robić, ja z moją walizką, 24 koszulkami, jakbym się przypadkiem spocił z pianką do włosów, bo ja zawsze, wiecie, dbałem o swój ten zewnętrzny wizerunek, chyba wtedy tylko ten. Tak sobie czas płynął i tam codziennie przyjeżdżali zaproszeni goście i mówili, wow, tutaj Bóg w moim życiu robił to, tu tamto. Ja mówię, kurde, to ja w innym kościele chyba jestem. Bo ja od dziecka chodziłem co niedzielę do kościoła, wiecie, siadałem w ławce z mamusią, z tatusiem. Potem jak już byłem na taką okolica 13, to się wstydziłem, to w innej ławce siadałem, żeby nie z mamusią, tatusiem. Zresztą jest inaczej, ja wiem, ale ja tak miałem w Bytomiu. No i wiecie, nigdy nie słyszałem, żeby jakieś tam uzdrowienia, żeby jakieś tam coś, mówię, co to w ogóle jest. No i jeszcze jakiś koleś do mnie podszedł na tych rekolekcjach i dał mi, wtedy, no to nie ten egzemplarz, bo to jest stary, nowy testament, dał mi pierwszą moją Biblię w życiu i powiedział mi tak, chcesz znaleźć Boga, czytaj tą książkę. No to sobie wziąłem tą książkę, zacząłem czytać i mówię, czytaj ją codziennie. No nie rozumiałem za wiele, ale czasem jakieś łatwiejsze zdania wpadały, wiecie, takie, że perkusista mógł zatrybić, te 2 szare komórki tam się spiknęły. No i czytam sobie kiedyś 16 rozdział Ewangelii Marka, wersety od 15 do 18. Tak sobie na chwilę trafił, otworzyłem, wieczorkiem. No i tak czytam. Pewnie to znacie. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk, jeśli cokolwiek za tego wypiją, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą, ci się odzyskają zdrowie. Ja
To jest niemożliwe. Czytam z przodu, czy to katolicka Biblia. No i się okazało, że tak. Nawet po łacińskie, nie, to było tak, po łacińskie wydanie. Mówię, no to wow, mówię, o co w ogóle chodzi? No to mówię, to widocznie w złej parafii jestem. Ale pamiętałem, że tam Pan Jezus, to też pamiętacie ze mszy świętej pewnie, szukajcie, a garb wam sam wyrośnie. Nie, 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 szukajcie, a znajdziecie. Bardzo dobrze. Tak widziałem, że chórem odpowiedzieliście. To może jeszcze raz, szukajcie, a... Amen, mówić umiecie, dobrze. I tak, kochani, no to widzicie, zaczął szukać. Tam parę parafii obszedłem w kościele, było podobnie smutno, nie? Nie widziałem na żadnych mszach tam, żeby coś się wydarzyło. No to mówię, ale to co Pan Jezus miał na myśli? I zacząłem szukać i widzicie, o ten, co przed wami stoi, kiedyś sobie to policzyłem, zahaczyłem o 17 różnych wyznań w ramach poszukiwań. No bo skoro w katolickim wyznaniu w Bytomiu, nie mówię o Rzeszowie, nie znalazłem tego, no to zacząłem szukać indziej. No tak jak wiecie, i byłem tu, byłem u Świadków Jehowy, byłem u różnych protestantów, byłem u jakichś krysznowców, byłem, chodziłem i szukałem, asekuracyjnie chodziłem jeszcze na katolicką niedzielną przeświętą w niedzielę. Gdyby się przez przypadek okazało, że to coś związanego z Kościołem katolickim jednak jest, to żebym nie miał przerąbane tam na sądzie ostatecznym, bo ja jeszcze dobrze pamiętałem z podstawówki, bo chodziłem na katechezę. Za dobre wynagradza, a za złe. No wy też pamiętacie, widzicie, super. No i w taki sposób rozwijało się życie Wicia. Te poszukiwania trwały 7 lat. Czego ja chciałem? Czego chciałem doświadczyć? Chciałem doświadczyć mocy, że ta Ewangelia to nie jest ściema. No albo się ten Marek pomylił, nie wiem, obsnął się jak tam, nie wiem, zasnął pisząc i mu złe słowo wyszło, jak tam pisał tą Ewangelię. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy wyrzucać będą, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk. Jeśli cokolwiek, za którego wypiją, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą, ci oskarżać zdrowie. Ja tego nie widziałem. I rzeczywiście w niektórych protestanckich kościołach widziałem, aż nadto tych cudów. Myślałem, że to jest tam. Ale czytałem dalej tą książkę i czytałem i prosiłem dalej Boga o to, by mi na pewno dał znak. I dał mi znak. 12 grudnia 1998 roku taki jakiś parę dni wcześniej koleś na ulicy w garniturku w okularkach wyglądał jak ten sprzedawca moja, zaprosił mnie na 3-dniowe rekolekcje. Znaczy to się nazywało kurs, wtedy kurs Filip. I mówi, tam będzie dużo odpowiedzi na pytania, które masz w swoim sercu. No skoro one są w moim sercu? Gamon jeden tu, ale faktem miałem dużo pytań. Pojechałem, skorzystałem i słuchajcie, zrobiłem wow! I 12 grudnia modlili się nade mną. O godzinie około 10:30 wieczorem poszedłem do zespołu, który się modlił, nałożył na mnie ręce i wtedy po raz pierwszy w życiu w bardzo namacalny, doświadczalny sposób poczułem obecność i miłość Boga. I ona była konkretnie skierowana do mnie, nie do kogoś innego, nie była taka zbiorowa hipnoza. Ja, Witek Wilk, odczułem obecność Boga. I wtedy powiedziałem Bogu tak. Jeżeli to jesteś Ty, a te rekolekcje są w Kościele katolickim, to chyba tu mam być, nie? To pokaż mi, a zrobię dla Ciebie wszystko. Pokaż mi, a zrobię dla Ciebie wszystko. I kochani, zaczęło się dziać. Ja go poprosiłem wtedy tylko o te 5 znaków. Mówię, taki dobry początek, nie? Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Mimo złe duchy będą wyrzucać nowymi językami i tak dalej. Słyszeli się już 2 razy. Po co powtarzać? Więc powiedziałem, Panie Boże, jak zobaczę te 5 znaków, tylko te 5. Bo w Ewangelii jest dużo więcej. Ja zrobię dla Ciebie wszystko. No ale czytałem dalej też różne miejsca i pewnego dnia sobie przeczytałem 14 rozdział, 12 werset Ewangelii Jana. A tam jest napisane, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, także będzie dokonywał tych dzieł, które dokonuję. Owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. I to ja mówię, wow. To Jezus nie dosyć, że mówi, że możemy te 5 rzeczy zobaczyć, to On jeszcze mówi, że my mamy czynić większe rzeczy niż On. Czyli te, co On, to jest norma, a my mamy czynić jeszcze większe. Jak widzę znaki zapytania w waszych oczach. No nie no, słuchajcie, grochówki nie umiał robić. Nic o tym Ewangelia nie mówi. Jak umiesz grochówkę, to umiesz większe rzeczy niż Pan Jezus. Spokojnie, spokojnie. Więc powiedziałem, Panie Jezu, ja chcę więcej. I teraz jest moje pytanie do was. Jak myślicie, czy doświadczyłem tych 5 rzeczy? No ci, co byli na katechezie audiowizualnej, to wiedzą.
I ci, co skądś inąd mnie może znają, to też wiedzą. To wy wypadacie z konkursu. Inni. Czy doświadczyłem, czy nie? Tych 5 znaków. Nie! Znaczy, nie tylko tych 5 znaków. Kochani. Są 3 cuda, których nie kojarzę z Nowego Testamentu, że nie widziałem. Nie widziałem chodzenia po wodzie, przemienienia wody w wino i przejścia przez drzwi zamknięte. Nie chodzi o przejście przez szybę, nie? Bo to da się, tylko tam potem już jest tylko przejście przez drzwi bez szyby w drugą stronę, nie? Chodzi o tą sytuację z Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, wszedł do apostołów zebranych w wieczerniku. I 2 razy to zrobił. Tak jakby za tym pierwszy raz byśmy zapomnieli. Doświadczyłem tego, zacząłem potem, doświadczałem i doświadczam. I zacząłem Bogu zadawać pytania, jak to robić. Bo ja zacząłem tego doświadczać. Jak to trzeba zrobić, żeby inni mogli doświadczać? I Bóg powiedział mi, że potrzeba doświadczyć zmiany myślenia. Że trzeba w inny sposób spojrzeć na swoje życie i bardziej konkretnie spojrzeć na Biblię. Przyjrzeć się jej w taki zupełnie inny sposób. I tu chciałbym wam przeczytać fragment z Izajasza. Z 1 rozdziału, taka fajna zachęta do rozwoju, mówi tak, to jest fajny tytuł, w 1000 latce jest przeciw religijnej obłudzie. No taki fajny, ten, ja wstanę wyżej, bo tak głupio się czuję, że nie widzę niektórych ludzi. Można tu stawać? O, pozdrowienia dla tych, co siedzą w ostatnich rzędach. Dobra, i słowa są takie. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan? Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Mówi Bóg. Bardzo mocne słowa, prawda? I ja to odebrałem w ten sposób, bardzo jednoznacznie, że Bogu nie chodzi o religijność, czyli nie chodzi o to, żebym ja ładnie składał rączki, żebym ja ładnie... Nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli jest tylko to w moim życiu, a nie ma relacji z Bogiem, a wasze serca daleko są ode mnie, powie dalej Izajasz, to cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Bo czasami jest taka ochota na to, że ja mogę zasłużyć. Czyli Panie Boże, to jak ja zmówię 2 koronki więcej dzisiaj, albo 20 różańca więcej, to Ty dla mnie coś zrobisz. To jest takie coś za coś, rozumiecie, nie? A moja ciocia chodzi codziennie do kościoła, a ja będę chodziła 2 razy dziennie na mszę świętą, nie? Rozumiecie? No, mogę w taki sposób. Albo na przykład mój sąsiad chodzi raz w tygodniu i jeździ Mercedesem, no to ja będę chodził 2 razy w tygodniu jeszcze na mszę, nie? I będę miał po prostu rozwojca, nie? Takie może by się pojawić myślenie. I ja nie znam prawdziwej motywacji, ale bardzo często widziałem martwotę w kościele. Po czym ją można poznać? W Ewangelii Pan Jezus bardzo często, znaczy bardzo często, fajnie to powiedział, podał taki fajny przykład, że dobre drzewo poznamy po owocach. Ale po jakich? Po dobrych owocach. Nie? Nie może nagle cytryna urodzić bananów, nie? Czy na odwrót. I dobre drzewo urodzi ładne, dorodne owoce. I gdy to przełożymy na swoje życie, no to jest pytanie, co dzisiaj rodzi moje życie? To dla facetów nie chodzi tylko o to, żeby spłodzić dziecko i już tutaj, wow, ja przenoszę życie, nie? Jestem nośnikiem życia. No mogę spłodzić dziecko z 15 różnymi kobietami, będzie już 15 dzieci, nie? Nawet mogą w tym samym miesiącu się urodzić. Ale czy to o to chodzi Bogu? No zdecydowanie nie. Bo te dzieci potem będą miały tylko jednego ojca i 15 różnych matek, nie? I tam to mogą być trochę mniej szczęśliwe. Jak będzie trzeba tą miłość ojcowską rozkładać na te 15 różnych mam, nie? To takich przykładów oczywiście możemy tysiące mnożyć. Więc Bogu nie chodzi o to.
Bóg chce mieć prawdziwej relacji z nami. Chce osobowej relacji z człowiekiem. I teraz pojawia się bardzo często pytanie, to jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby taką relację z Bogiem mieć? Jak to zrobić, żeby rzeczywiście, tak Pan Jezus zachęca, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, mój Ojciec da wam. Jak to zrobić, by poruszać się w namaszczeniu? Jak to robić, by wiedzieć, którą drogę wybierać? Bo najczęściej wierzący ludzie nie wybierają między dobrem a złem, ale pomiędzy dobrym a lepszym. A mądrzy chrześcijanie wybierają między lepszym a najlepszym. Tak? Co w moim życiu jest najlepsze? Co sprawi, że będę miał pełnię obfitości, którą przyobiecał Jezus Chrystus w 10 rozdziale Ewangelii Jana? I to chodzi tu na ziemi, nie tylko tam w niebie. Gdzie będę tak szczęśliwy jak Franciszek, który nie mając nic ma wszystko? Bo wszystko ma u Boga, a wszystko stworzył Bóg. Co zrobić, by mieć taką wolność w sercu? By nie mieć nałogów, by zbudować wspaniałą, szczęśliwą rodzinę? Czy jak jest kapłan, to żeby zbudować piękne, wspaniałe, Boże kapłaństwo? Na wzór Melchizedeka. Możemy tak. Co zrobić, żeby być szczęśliwą siostrą zakonną? Co zrobić, żeby być najszczęśliwszym człowiekiem? Żeby rano wstać, popatrzeć w lustro. Wow! Ale jestem wspaniałym człowiekiem. Kto tak robi dziennie rano? Może tyły? To znaczy przody? Nie. No idzie. Albo nie macie lustra. To jest problem. Dobra. To samo możecie przed komórką włączyć tą opcję, wiesz, że się widzisz, nie? Z przedniej kamery i wow, ale jestem wspaniałym człowiekiem. A teraz do żon pytanie. A która z was mówi wow, codziennie rano oczywiście, wow, ale mam wspaniałego męża. Albo wieczorem, gdy jest po wszystkich cudach dnia, to jeszcze lepiej. Przy wieczornej modlitwie wow, ale mam wspaniałego męża. Ile żon tak robi codziennie? Albo tu są same niezamężne. Dobra. A teraz zapytam odwrotnie facetów. A który z was mówi wow, mam najwspanialszą żonę na świecie, codziennie. I mówisz to żonie oczywiście. Tak delikatnie, żeby w pychę nie wpadło, ale wiesz, nie? No to my jesteśmy inni. Znaczy mam na myśli my z żoną. No, ja jej mówię codziennie, że jest bardzo wspaniały. Nie, ona mi rzadko mówi, że jestem wspaniałym mężem. Widzicie, to muszę nad tym popracować. Ale nie mam problemu, by powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za moje życie, za to, kim jestem. Ponieważ Bóg mnie przemienił. Byłem smutnym człowiekiem, który chciał być najlepszy, musiałem się ścigać z innymi, musiałem pokazać, i to w różnych dziedzinach, musiałem pokazać, że po mojej tam ulicy, tam głównej, gdzie 1000 ludzi chodziło w Bytomiu, taka tam, gdzie jest ograniczenie do 30, ja umiem 170, nie? I musiałem pokazać, że w zakręt, w którzy inni wchodzą tam na przykład już 60, a była tam 20, to ja umiem wejść 80, nie? Ja musiałem udowodnić, że ktoś na perkusji gra tam ileś uderzeń na minutę, ja musiałem więcej. Ja musiałem ciągle być najlepszy, bo to był jedyny sposób, żeby być szczęśliwy. A dzisiaj mogę być ostatni i jestem szczęśliwy. Dzisiaj mogę być bez teologii i nie mam żadnych zahamowań, by wyjść i głosić rekolekcje, nawet księżom. Rozumiecie? Bo moim Ojcem jest Bóg i On mi pokazał moją wartość. I On pokazał mi, że moje życie jest darem cennym, wspaniałym, jedynym i niepowtarzalnym. I powiedział mi, że nie ma drugiego Witka Wilka. Jest tylko jeden taki, a nie inny koleś. No i trudno. Bębniarz to bębniarz. Trudno. Może być ten nieużywany mózg, ale cóż. Przynajmniej mnie nie zarzucą na sądzie ostatecznym. Bo się będę mógł wyłgać tym mózgiem. Dobra. A teraz, kochani, chcę wrócić jakby do nas. Jak mamy tą rzeczywistość zdobywać. Więc szukałem dalej w Biblii. Cały czas szukałem, ja znajdowałem różne punkty. Bóg z czasem zaczął mi je łączyć i doszedłem do takiej bardzo jasnej, konkretnej całości. I ja tą całość chciałbym wam przez te 8 tygodni przybliżyć. Jeżeli czujesz, że chcesz mieć więcej niż masz dzisiaj w relacji z Panem Bogiem, jeżeli czujesz, że czegoś ci brakuje w relacji z samym sobą, jeżeli czujesz, że brakuje ci czegoś w relacji z innymi ludźmi, może być z mężem, żoną, z rodzicami, z dziećmi, kimkolwiek tutaj jesteś, z przyjaciółmi ze studiów, czy z pracy, czy z wrogami z pracy, czy ze studiów, chcesz mieć inną relację, to ja ci powiem, że dobrze, że tu jesteś. I chcę ci powiedzieć, że Bóg będzie chciał dzień po dniu odpowiadać na twoje pytania.
Tak jak mi tłumaczył tam wtedy to przez te 3 dni i do dzisiaj cały czas tłumaczy mi dzień po dniu, jak mam zmieniać swoje życie. Teraz chcę taką fajną rzecz powiedzieć, też taką na zachętę. Niedawno modliłem się o samochód nowy. Pomijam ten, co mamy, bo jeszcze jeden potrzebuje taki na takie jeżdżenie, kiedy sam jeżdżę, bo ten jest bardzo duży i bardzo dużo pali. Ale tak jest wymodlonym samochodem, 4 lata się o niego modliłem. I Bóg tam wiele nagiął rzeczywistości, żebyśmy ten samochód mogli mieć, bo mi na takim zależało. Ale modliłem się o inny samochód i wyobraźcie sobie, że parę tygodni temu, chyba 4, dzwoni do mnie jakiś pan. Mówi, dzień dobry, nie będę mówił kto, bo to osoba publiczna, nazywam się tak i tak. I on mówi, a to z tych, tak z tego tam rodu? On mówi, tak, tak, z tych. Fajnie, bo bardzo mi mówię, a z czym pan dzwoni do mnie, nie? Chyba nie chciał mi nowego abonamentu w Kleju sprzedać. Nie. No i on mówi, że bo wie pan co, jechałem sobie kiedyś autem mego pracownika. Pracownik, wiecie, taki, nie? No, on był szefem, mówi, jechałem sobie autem pracownika, bo musiałem tam coś zawieźć gdzieś, towar daleko i bardzo długą trasę, a on miał w środku jakąś płytę, tam w tym, w odtwarzaczu. I ta płyta, mówi, no taka długa była, bo tam 8 godzin miała, bo to w MP3-kach. I ktoś tam gadał, mówi. No i tak sobie mówi, jadę, wciągnęło mnie to gadanie, mówi, bardzo fajnie było. Tam zrobiłem ileś set kilometrów. Mówi, zjeżdżam na stację benzynową, tankuję samochód, wracam, odpalam. I nagle, jak odpalił, no to się płyta dalej, wiecie, w dalszym miejscu leci, nie? I pierwsze słowa, jakie usłyszał, była akuratnie modlitwa, na tej płycie było, Bóg uzdrawia tobie lewe ucho. On się dotknął w lewe ucho i właśnie Bóg przywrócił mu słuch, bo się okazało, że miał 5 lat wcześniej zjedzone przez gronkowca, co tam w środku, bębenek. Miał zjedzony przez gronkowca i tam się leczył, kombinowali lekarze coś tam, żeby to zrobić, ale się nie dało tego zrobić. I on został w tym momencie uzdrowiony, bo usłyszał z płyty, Bóg uzdrawia twoje ucho, lewe ucho. I on wziął, dotknął się i w tym momencie został uzdrowiony. I on mówi, że potem przez 5 tygodni próbował znaleźć, kto to gada na tej płycie, bo on tą płytę miał skopiowaną u tego pracownika, więc pierwszy musiał pracownika spotkać, potem się okazało, że ten od kogoś kopiował, to musieli do drugiego kopisty, wiecie, błogosławione te piraty, błogosławione piraty. No. Nie wiem, jak to będzie z panami autorskimi, ale słuchajcie, bo Bóg działa tylko przez piraty. No, jak masz coś skrakowane, to bardzo dobrze widzisz, Bóg będzie działał. No. Tylko się ucha nie zapomnij dotknąć. No. I słuchajcie, i on w końcu doszedł, kto to gada. A rok wcześniej była taka debata, pamiętam, w naszej wspólnocie, przed wydaniem tego audiobooka, o którym mowa. I żeśmy zastanawiali się w gronie odpowiedzialnych, czy powinniśmy zostawiać tylko treści rekolekcyjne, czy powinny być też modlitwy. My tak sobie siedzimy przy tym stoliku i tak sobie, no nie wiem, to może tylko te treści rekolekcyjne, bo będzie krócej, nie? Krócej będzie na płycie. No dobra, ale wiesz, jak ktoś na przykład był na tych rekolekcjach i będzie sobie chciał je przypomnieć, no to te modlitwy też miały element tych konferencji. No tak, no i tak, żeśmy tak się, wiecie, przekomarzali. Aż w końcu ktoś tam powiedział z odpowiedzialnych, no a może też być, że podczas tych modlitw Bóg może kogoś tam uzdrowić, jak będzie słuchał. A ktoś nie mówi, no co, ale tak poza czasem? A czyż Bóg nie jest poza czasem? No i to właśnie był ten audiobook, słuchajcie. I Pan Jezus uzdrowił tego człowieka właśnie poza czasem, bo prawie rok później od wykonania tych rekolekcji, od nagrania ich, nie? Ta modlitwa przyniosła owoc rok później. Więc bracie i siostro, wszystko, co w życiu kiedyś robiłeś, związanego z Panem Bogiem, może się raz pomodliłeś tylko o jedno zdrowość Mario, bo może ktoś taki tu jest, albo raz powiedziałeś Ojcze Nasz, albo raz powiedziałeś Boże ratuj, to Bóg może z tego skorzystać. I zachęcam Cię, byś w te rekolekcje wszedł najbardziej, najwierniej jak potrafisz. Ja Ci chcę powiedzieć ze swojej strony, że tak powiedziałem, nie widziałem tylko 3 cudów. Bóg cały czas mnie zaskakuje. Tak jak z tym audiobookiem mnie zaskoczył, to sam tego nie oczekiwałem, naprawdę. Powiem Wam szczerze, sam tego czegoś nie oczekiwałem. Jak on to powiedział, ty, a może Bóg działa w innym czasie, to taka, był taki uśmieszek się pojawił na naszej twarzy, wiecie. A Bóg pokazał, jestem Bogiem Wszechmogącym. Dla mnie nie ma barier czasowych. Dla mnie nie ma żadnych barier, które ty, człowiek, mógłbyś sobie stworzyć. Wystarczy Bogu powiedzieć tak. I jak to zrobić? Będziemy poznawali w ciągu tych 8 tygodni.
teraz, kochani, chciałbym wam powiedzieć, jak to technicznie ma wyglądać. Ja nie wiem, jestem animatorzy, macie... Więc najmniejszym elementem tych rekolekcji będą cośrodowe te spotkania tutaj, nie? Tutaj. W kościele widzimy się w takim lub podobnym gronie, zobaczymy. O, zadzwońcie, że są jeszcze wolne miejsca, odbierzcie i zaproście ich, no. Bo tam widzę jeszcze parę ławek wolnych, no. A właśnie, bo wy możecie usiąść, jak wam nie powiedziałem, bo tu są miejsca. Tam też. To do tych, co w środku. Jakbyście chcieli usiąść, to tutaj zapraszamy. No i co się stało, kochani? I zacząłem... A co miałem teraz powiedzieć? A, o tym zeszyciku, dobrze. Więc seminarium wiary to będzie 8 spotkań co środę wieczorem. One będą kończyły się w okolicach 22. Kara musi być, nie jesteśmy dla przyjemności, nie? Dobrze. Dobre rzeczy więcej kosztują, nie? Więc więcej czasu dasz, więcej zyskasz. Kolejną rzeczą będziemy, kochani, mieli takie zeszyciki. One są dość cienkie i w tych zeszycikach są fragmenty Słowa Bożego na każdy dzień. Czyli na te całe 7 tygodni. Rozumiemy, będzie napisane tydzień pierwszy, dzień pierwszy. Dla tych, którzy rozpoczną dzisiaj wieczorem, to będzie dzisiaj. A dla tych, co wolą się rano modlić, to będzie jutro rano. Rozumiemy? I będzie tydzień pierwszy, dzień pierwszy. I w tym tygodniu mamy tytuł Dobra Nowina, tydzień wprowadzający. I kochani, będziemy mieli na każdy dzień bardzo malutko. Ja wam pokażę, żeby nie było, że kłamią. O, tutaj jest pokazany jeden dzień. To jest tylko tu 2 czy 3 zdania, fragment z Biblii i 4 wersety kropek. Te kropki są, to nie jest szlaczek, żeby go połączyć. To będzie praca osobista. To będzie praca osobista. Będę zachęcał, żeby tam notować to, jak przeżywasz te rekolekcje. I teraz już